Ja jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję. Słowa Ireny Kwiatkowskiej, 40-latka, są dziś bliskie kobietom. Nie tylko tym na wysokich stanowiskach, takich jak prezeski, dyrektorki, menadżerki, ale również tym, które wykonują zawody wcześniej przypisywane tylko mężczyznom. Czy droga na szczyt dla kobiety jest drogą usłaną różami? Czy to wszystko jest takie proste jak w serialach amerykańskich? A może musiałyśmy pokonać wiele lat, aby właśnie dojść do tego momentu, do momentu, kiedy i my zasiadamy w radach nadzorczych, zarządzamy firmami. Dziś porozmawiamy na ten temat z naszą gościnią, psycholożką i ambasadorką kierunku Akademia Menadżera Katarzyną Porębską. Witam Cię. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Cześć Asiu. No właśnie, być kobietą na wysokim stanowisku. To bardzo ładnie brzmi i łatwo to powiedzieć, ale czy na pewno ta nasza droga była tak usłana różami? A ja myślę, że my jesteśmy w drodze. Cały czas. Cały czas na stop jesteśmy w drodze. I wiesz, mam takie poczucie, że jeszcze dużo przed nami, bardzo dużo przed nami, że to jest dopiero początek tej drogi, kiedy odzyskujemy, o właśnie, pojawiło się słowo odzyskujemy, no można powiedzieć wiarę w to, że rzeczywiście kobiety będą równie wartościowe i są równie wartościowe. My to wiemy, że są równie wartościowe jak mężczyźni na stanowiskach, wysokich stanowiskach menedżerskich. Zdecydowanie tak. Jesteśmy na drodze do tego. No tak, z tego co się mówi, to Polska nie jest na szarym końcu, jeśli chodzi o kraje europejskie i przez zasiadanie kobiet na wysokich stanowiskach, tym w spółkach giełdowych, ale nadal nam jeszcze brakuje do tego. Tak, zdecydowanie, chociaż w ostatnich raportach Polska uplasowała się na 6. miejscu, jeśli chodzi o zmiany dotyczące właśnie chociażby tego tematu, to no, na dzień dzisiejszy według raportów też to, co jest widoczne, to jest to też niewielka zmiana, ponieważ gdybyśmy brali spółki giełdowe, to udział kobiet w zarządach takich spółek to jest od 15 do 20%, a na stanowiskach prezesa, na najwyższych stanowiskach, można powiedzieć, zasiada od 6 do 8% kobiet, więc no jest to naprawdę jeszcze bardzo, bardzo niski procent. To wiesz co, w związku z tym ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Idziemy na wysokie stanowisko. Kiedyś dysproporcja w pensji była ogromna, jeśli chodzi o kobietę i mężczyzn. Czy w ostatnich latach to uległo jakiejś malutkiej zmianie chociaż? No jest duża dysproporcja, bo ona też wynosi od 15 do 30% w porównaniu z mężczyznami. Można powiedzieć, szanowni państwo, nadal mamy dużą dysproporcję. Tak jest, jest. I rzeczywiście, jeżeli myślę sobie o drodze i o zmianie i o, można powiedzieć, takiej bardzo intensywnej pracy nad zażegnaniem tego problemu, albo przynajmniej nad jakimś ustabilizowaniem tego problemu, to myślę sobie, że te różnice w wynagrodzeniach to jest przede wszystkim z punktu widzenia polityczno-społecznego, to jest przede wszystkim najważniejszy temat, którym się trzeba zająć, żeby no wręcz to uśrednić i ten procent różnicy zmniejszyć, zdecydowanie zmniejszyć. Ale tak się zastanawiam, czy będą to tylko uwarunkowania polityczno-społeczne, jeśli chodzi o te dysproporcje, czy my nadal jednak wierzymy w stereotypy? Oj, bardzo. Bardzo i to do tego stopnia, że nie tylko te stereotypy towarzyszą kobietom w kontekście współpracy z mężczyznami, ale bardzo często kobiety kobietom różne niefajne rzeczy robią w kontekście stereotypów, więc myślę, że taka zmiana mentalna, społeczna, komunikacyjna, w ogóle zmiana wynikająca ze zrozumienia, że pomimo różnicy płci, my się pięknie różnimy, ale kompetencyjnie możemy się świetnie uzupełniać i jesteśmy przede wszystkim ludźmi w kontekście naszego funkcjonowania życiowo-biznesowego. To jest ten obszar, na którym trzeba bardzo dużo pracy, nie? Żeby rzeczywiście zrozumieć, że tutaj wymaga przede wszystkim od nas rzeczywistość, zrozumienia, jak ważna jest współpraca. Tej różnorodności. Ja myślę, że chodzi też nie tylko o współpracę zawodową, ale także współpracę prywatną, ponieważ nie ukrywajmy, że kobiety pracują tak naprawdę na dwóch etatach
niekiedy nawet na trzech, jeśli opiekują się na przykład starszymi rodzicami. Tak, tak, zdecydowanie tak. Ale z drugiej strony myślę sobie, znaczy może nawet nie z drugiej strony, ale myślę sobie, jaka to jest ogromna kompetencja. Zobacz, zastanawiamy się, czy kobiety są na tyle kompetentne, żeby właśnie te wysokie stanowiska piastować. A ja myślę, że właśnie jak najbardziej tak z racji chociażby pełnienia tylu funkcji życiowych. No to, co powiedziałaś, dziecko, wychowanie dziecka, później ewentualna opieka nad rodzicami bądź innymi osobami, które są bliskie, jak zdecyduje los. Plus opieka nad domem. Ale oczywiście, no w ogóle cała organizacja, tak, cała organizacja. Przecież to są wszystko kompetencje, które realizują kobiety w domu i nie mają świadomości tego, jak świetnie te kompetencje można wykorzystać również w zarządzaniu zespołami, często też przedsiębiorstwami. Bardzo często też, bardzo często porównuję chociażby przedsiębiorstwo do takiej jednej wielkiej rodziny. Oczywiście nie można tego mówić w nie można o tym mówić w korporacjach, ale generalnie rzeczywiście można porównać pewne mechanizmy do siebie, żeby zobaczyć przede wszystkim te kompetencje, które kobieta ma do skutecznego przewodzenia bądź też zarządzania i kierowania takimi instytucjami bądź przedsiębiorstwami. Właśnie, ja myślę, że kobiety chyba się tej swojej siły boją. Zasłaniamy się może też feminizmem, który bardzo często źle pojmujemy, bo jednak sama warstwa językowa, szanowni państwo, czyli używanie feminatywu, to nie wszystko. To już dużo, bo jest to zmiana językowa, ale właśnie na studiach w Akademii Menadżera Kasia tłumaczy paniom, jak to powinno wyglądać i jak zaakceptować siebie jako lidera. No i właśnie, powiedziałaś na początku strach przed tą siłą, nie? Że boimy się tej swojej siły. Ja myślę, że jesteśmy kompletnie nieświadome bardzo często swojej siły i nie wiemy, jak przekuć te kompetencje, które już mamy, na te kompetencje, które bardzo często przydają się w organizowaniu. Nie? To jest raz. Dwa. Faktycznie stereotypy bardzo przeszkadzają. Powiedziałaś feminizm. Jak rozumieć właściwie feminizm? Rzeczywiście myślę, że tutaj też popełniamy sporo błędów w rozumieniu, w samym rozumieniu tego słowa. Dla mnie czym jest feminizm? Feminizm jest przede wszystkim uznaniem, że jestem kobietą i że mam odpowiednie kompetencje, że mam takie kompetencje, które pozwalają mi realizować konkretne cele. I nie jestem gorsza od mężczyzn. No i to dokładnie tak, że my jesteśmy różni, ale nie gorsi jedni od drugich. I feminizm w moim odczuciu nie ma niczego wspólnego z walką gdzieś tam, która dotyczy tej różnorodności. Ja bym powiedziała, że nawet to jest współpraca. No zdecydowanie współpraca i rozumienie, że każdy z nas jest inny i możemy się pięknie uzupełniać i pięknie różnić, a nie ze sobą walczyć. Wiesz, trochę ewolucyjnie zaczyna mi tutaj pewien obszar się pojawiać, kiedy to role zdecydowanie były takimi, które się uzupełniały, a nie, które były, można powiedzieć, wzajemnie wygłuszane, więc myślę, że tutaj też jest dużo do zrobienia w tym temacie i zdecydowanie na naszych studiach tłumaczymy, jak to właściwie rozumieć. Ja się zastanawiam tylko, co mogłybyśmy powiedzieć naszym słuchaczkom teraz. Jak poradzić sobie z tym, kiedy ona zaczyna myśleć, że a może ja jestem gorsza, może nie powinnam. Jak pokonać te złe myśli? No i fajnie powiedziałaś złe myśli. To są tylko myśli, które przychodzą nam z różnych powodów. Indywidualnie każdy z nas jest różny i rzeczywiście te myśli, które mamy o sobie, one uwarunkowane są wieloma aspektami. Przede wszystkim też tymi, które gdzieś tam budują mnie jako człowieka i moją osobowość, moje funkcjonowanie w życiu. I taka świadoma praca nad sobą i nad tym, kim jestem, kim chcę być, jaka chcę być, ale też taka autentyczność, przede wszystkim autentyczność, którą chcę zbudować, będzie pomagała nam w poradzeniu sobie. Więc taki apel przede wszystkim do kobiet, które chciałyby rzeczywiście po pierwsze zajmować wysokie stanowiska, chciałyby pójść w stronę przede wszystkim takiego organizowania, koordynowania pracy zespołów bądź też przedsiębiorstw, to wzmacnianie swoich własnych osobowościowych cech, praca nad sobą, budowanie samoświadomości, budowanie poczucia własnej wartości, to będą takie aspekty, które zdecydowanie będą pomagały
w budowaniu swoich kompetencji menedżerskich. Ja myślę, że my do tematu jeszcze kobiet jako liderek wrócimy i nadal będzie nam przyświecać hasło Ireny Kwiatkowskiej: jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję i nie boję się też o sobie myśleć jako o liderze. Dlatego wszystkich tych, nawet panów, zainteresowanych właśnie kompetencjami lidera, rozwojem jako menadżer, zapraszam do Akademii Menadżera w Akademii Humanitas. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.